Komisja doraźna do spraw zmian w statucie zebrała się w czasie przerwy. Proszę pana Józefa Pudowskiego, przewodniczącego komisji, o opinię komisji w sprawie zgłoszonego projektu zmian w projekcie uchwały dotyczącym uchwalenia statutu powiatu łukowskiego. Komisja statutowa na posiedzeniu postanawia przedłożyć Wysokiej Radzie ten materiał, który opracowaliśmy. Dodatkowych nie wprowadzamy. Ja może jeszcze teraz powiem, tak na początku to tego jakoś nie podkreślałem, ale uzasadniam to również, że komisja nasza pracowała naprawdę transparentnie. Po pierwszym posiedzeniu komisji, kiedy został wybrany przewodniczący, zastępca, sekretarz, zaprosiliśmy wszystkich przewodniczących klubów z nadzieją, że rzeczywiście zależy nam na tym, żeby kolejno na komisjach, na posiedzeniach wypracować statut, zapisy, które będą dla wszystkich. Tu w tym oczywiście był pan przewodniczący klubu, od którego teraz słyszę tyle uwag. To nie jest, ja nie mam zastrzeżeń, że nie chciał być. Muszę podkreślić, że było zawiadomienie, zaproszenie, nawet nie zawiadomienie, czyli transparentność była zachowana. Dodatkowo, o ile sobie przypominam, chyba się nie mylę, zawiadomienie było do wszystkich radnych, że pracujemy, kiedy się zbieramy. Czyli tutaj chcieliśmy to wszystko jak gdyby na otwartym, na odkrytym stole pracować. I tak to robiliśmy. I teraz, powtórzę teraz jeszcze mocno, tu państwo radni wiedzą, na każdej komisji byliśmy, na każdej komisji omawialiśmy i na każdej komisji była pozytywna opinia. I przez to uważamy, że materiał wypracowany przez komisję w tych warunkach, o których mówię, jest dobry i ten materiał przedstawiamy pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez pana radnego Krzysztofa Fornala. Poprawka brzmiała: w paragrafie 49 ustęp 6 dodać zdanie: radny ma prawo być członkiem komisji stałej rady. Może być członkiem kilku komisji stałych i przewodniczącym tylko jednej stałej komisji. Kto z państwa radnych jest za tym, ażeby tę poprawkę wprowadzić do projektu naszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Proszę państwa radnych o przeliczenie państwa przewodniczących. 10 głosów za. Kto jest przeciw? Dziesięć głosów przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Zero. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw 10, zero wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Uchwały. Proszę bardzo. Słucham? 11 osób. 10 głosów było za, chyba że ktoś z państwa zmienił zdanie albo po zamknięciu głosowania za podniósł rękę. Nie może być po prostu tak, jak pan czyta. Nauczcie się liczyć do 23 czy 4. Będziemy reasumpcję robić 10 lat. Panie radny. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Był wniosek o reasumpcję. Jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, panie przewodniczący. Powiem panu rzecz następującą, co mogę powiedzieć cokolwiek. Panie radny, może za chwileczkę, dobrze? Przegłosujemy i wtedy pana poproszę, emocje opadną. W związku
Z powyższym przystępujemy ponownie do głosowania nad projektem uchwały. Nie nad poprawką. Nad poprawką zgłoszoną przez pana radnego Krzysztofa Fornala. I teraz pytam państwa radnych, kto jest za tym, ażeby poprawkę zgłoszoną przez pana radnego przyjąć? Proszę o podniesienie ręki. 9 głosów za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziesięć głosów przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Jeden wstrzymał się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za wnioskiem pana Krzysztofa Fornala głosowało 9, przeciw 10, wstrzymał się od głosu 1 radny. Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej ilości głosów. Przystępujemy teraz do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu łukowskiego. A zatem pytam, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu łukowskiego, zechce podnieść rękę. Dziękuję. 13 głosów za. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Sześć głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do rozpatrywania punktu 19 porządku dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łukowskiego na 2017 rok. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dochody bieżące do budżetu. Dział 720 informatyka, rozdział 72095, podstawa działalność, zwiększenie 7884,93 zł. Zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Łukowie o kwotę wcześniej przeze mną zastosowaną z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w ramach projektu Wyrównywanie Szans Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie powiatu łukowskiego. W informacji z działalności zarządu powiatu czytamy informację w związku z tym, iż upłynął termin trwałości projektu Wyrównywanie Szans Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie powiatu łukowskiego, zarząd postanowił o zwrocie wadium wpłaconego przez zakład jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W ocenie zarządu brak jest podstaw do naliczenia dodatkowych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Wprowadzamy pieniądze. Jest informacja, że nie ma kar. Proszę o wyjaśnienie. I w punkcie 27 mamy informację o obwodnicy, trzecim odcinku małej obwodnicy miasta Łuków. W budżecie mamy wprowadzone zmiany i jest to kwota 200 tysięcy. Na co jest przewidziana ta kwota 200 tysięcy? Co za te pieniądze? Na co one będą wydatkowane? Co jest przygotowane? I w jakim to etapie w tej chwili jest realizacji. Kolejny dział 758, rozliczenia, różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe. I tak zmniejszenie rezerwy o kwotę celowej z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 396 780 zł i 75 groszy. Na co ta rezerwa została wydatkowana na cele inwestycyjne i zakupy. Dziękuję. Panie Starosto, Wysoka Rado, chciałbym zapytać o zmniejszenie subwencji oświatowej dla naszych jednostek o kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Z czego to wynika i czy ewentualnie ma to jakieś, czy może mieć jakieś skutki dla naszych jednostek?
od ostatniej sprawy rozpocznę. Każdego roku jesienią dostajemy wskaźniki szacunkowe do projektu budżetu. One podlegają korekcie po uchwaleniu budżetu państwa. Tak było i w ubiegłym roku, że w stosunku do pierwotnych wskaźników ostatecznie zmniejszono nam subwencje i tak jest w tym roku. Nieco zmniejszyła się ilość zadań edukacyjnych, które przypadają na powiat łukowski i zostały zmienione wagi, które są przypisane poszczególnym typom uczniów. W szczególności ten taki największa zmiana dotyka kształcenia dla dorosłych w szkołach niepublicznych, więc w tych, którym przekazujemy dotacje, nie ma to wpływu na dotacje, które są naliczane dla jednostek naszych publicznych, powiatowych. To są główne przyczyny zmian. My w tych zmianach budżetowych robimy już tą korektę. Także nie powinno to wywołać jakichkolwiek skutków, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie oświaty, jak i realizację wszystkich innych zadań. Na co pójdą pieniądze z obwodnicy, pan dyrektor odpowie. To jest cały ciąg drogowy, nowa obwodnica, trzeci etap, plus cały ciąg drogowy do ulicy Międzyrzeckiej. Na tym ciągu projektujemy w tej chwili projekty wykonawcze, ponieważ projekty budowlane już mamy, są w trakcie zatwierdzania. Wykonujemy projekty wykonawcze tych robót i w tych pieniążkach jest przebudowa linii średniego napięcia, która wykracza swoim terenem poza obwodnicę, poza ten teren, który jest realizowany ze specustawy. Dodatkowo będziemy sporządzać mapy do celów projektowych na przebudowę skrzyżowania, tam gdzie są światła, na ulicy Popiełuszki i Jana Pawła, oraz na przebudowę skrzyżowania na rondo skrzyżowania ulicy Przemysłowej z ulicą Międzyrzecką. Jeżeli chodzi o wykluczenie cyfrowe, ja poproszę pana naczelnika o odpowiedź. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie pana radnego. Zobowiązuję się na piśmie przedstawić szczegółową odpowiedź w tej sprawie. Także to nie ma szczegółowego przypatrywania się, jest stwierdzenie, nie ma kary, wprowadzamy pieniądze z kary. To gdzieś te prawdy się mijają. Jeszcze jedno pytanie do budżetu. Nie widzę w zmianach budżetowych zwiększenia środków na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych. Wcześniej była taka prywatna wycieczka pana starosty do byłego pana wicestarosty, imienna, o panie radny, brak, proszę brak dbałości o budżet. I to jest budżet. Brak dbałości o budżet. No tak, z informacji prasowych, bo u nas nie ma dobrego zwyczaju informowania zebranych radnych media o powołanych nowych dyrektorach, naczelnikach. W ostatnim czasie mogliśmy doczytać w mediach powołaniu kilku naczelników, zastępcę dyrektora. Nie zostali przedstawieni na tym gremium, ani na poprzedniej sesji, ani na tej sesji. No wiemy, że jest powołany zastępca dyrektora, no i koszty są z tym związane. W zmianach budżetowych nie widzę dodatkowego wynagrodzenia. No osoba, która ma podpisaną umowę, dobrze jakby brała to wynagrodzenie. Dziękuję. Nawiążę do wykluczenia cyfrowego. Otóż przy każdym zadaniu tworzona jest pewna rezerwa, kwota, tak zwane wadium, na poczet rzetelnego wykonania zadania. I w pewnym czasie pewną karę pan Dębski zapłacił za nieterminowe wykonanie, bo już dokładnie nie wiem konkretnie, o co chodzi, ale gdy po pewnym czasie minął koniec, okres, na którym to wadium jest przetrzymywane, więc wpłynął z wydziału wniosek, byśmy podjęli decyzję o ewentualnym zwrocie. Nie ma potrzeby naliczania, tam było takie słowo, dodatkowych kar. Oprócz tej naliczonej, dodatkowych kar. Więc pozostałą kwotę zwracamy. Potrąciliśmy z wadium tą i kwotę kary, a pozostała kwota, ponieważ termin przetrzymywania wadium minął, jest do zwrotu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa, wracając do punktu, w którym rozmawialiśmy o sprawach współfinansowania projektu przez ZOS, ja chciałbym uzyskać Państwa zgodę, żeby w tym punkcie dodatkowo, oprócz odpowiedzi, można było procedować te sprawy związane
z pytaniami dotyczącymi inwestycji w ZOZ-ie. Czy jest zgoda na to takie odstępstwo, bo to jest ewidentne odstępstwo od... Nie widzę sprzeciwu. W związku z tym poproszę może tak, w pierwszej kolejności pana starosta o udzielenie odpowiedzi, w następnej kolejności pan radny Henryk Lipiec, bo obiecałem, że taki głos będzie mógł tutaj. Proszę bardzo, panie starosto. W sprawie PZO, nie wiem, czy dzisiaj pan dyrektor jest przygotowany do odpowiedzi. Raczej chyba nie, bo potrzeba pewnych danych, a więc przyjmujemy, że odpowiedź będzie przygotowana na piśmie. Co do pytań radnego pana Władysława Karasia o inwestycji i jej zaangażowaniu, odpowiedzą panowie dyrektorzy. Natomiast o trzecim etapie obwodnicy poproszę pana dyrektora Sokoła. W tej chwili jest złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji. Jest to wykorzystanie tzw. specustawy. Myślę, że w ciągu miesiąca ta decyzja będzie już prawomocna, ponieważ istnieje ta procedura. Otrzymaliśmy pozytywną opinię od Urzędu Marszałkowskiego i pozytywną opinię od burmistrza miasta Łuków. Wszystko jest jak gdyby realizowane zgodnie z planem, ponieważ my musimy się dostosować do grupy, która z tym wnioskiem wystąpiła o fundusze unijne. Przewidujemy, że przetarg na te roboty będzie ogłoszony w granicach lipca tego roku. Z naszej strony, jeśli chodzi o dokumentację, jest wszystko jak gdyby dopięte. To tylko kwestia na podpisanie umowy dla megaprojektu z Urzędem Marszałkowskim. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał, korzystając z okazji dyrekcji, zapytać jeszcze o inne rzeczy. Ponieważ tak ostatnio się zdarza, że my otrzymujemy informację od dyrektora, później się okazuje, że ta informacja jest nieprawdziwa. Ja tu się powołuję na przykład z jednej z sesji z ubiegłego roku, gdzie pan dyrektor przedstawił nam informację o inwestycjach. Później ja słyszę pana starostę, że to, co mówi pan dyrektor, to nieprawda, to prosiłbym o takie w miarę możliwości ścisłe. Tak, tak, panie dyrektorze, tak. Pierwsza rzecz to jest taka, czy już znamy termin przetargu, to co tam i pan Władysław Karasz, jeżeli chodzi o inwestycje. Trochę pan starosta powiedział, ale prosiłbym na temat, coś więcej na temat możliwości pozyskania środków tych zewnętrznych. I mam pytanie, czy wiemy coś więcej na temat tworzenia sieci szpitali? A to jest o tyle istotne, że na którym poziomie przewidywany jest, jeżeli już jest jakaś taka informacja, przewidywany jest szpital łukowski, czy to jest ten pierwszy poziom czterooddziałowy, bo ja przypominam, że pierwsze te cztery oddziały mają być finansowane niejako rządowo, bo mówiło się, przynajmniej taka wersja była, że to będzie finansowane ze środków, czy dzielone przez wojewodę. Natomiast mam pytanie, co z pozostałymi oddziałami, skoro te pozostałe oddziały mają być poddawane trybowi przetargu, to my w tym czasie nie będziemy mieli tych oddziałów dostosowanych, prawda? Bo do 18 roku, znowu pytanie panie dyrektorze, czy coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło, bo standaryzacja, jeżeli chodzi o szpitale, powinna być do końca 18 roku, jak pamiętam. Ale według tych informacji, które my mamy, do 18 roku na pewno nie będzie, tym bardziej, że mówiło się tutaj, tu pan Andrzej też kiedyś wspominał o tym, żeby wprowadzić etapy dotyczące budowania, a więc przystosowanie i wprowadzenie standardów do istniejących będziemy w późniejszym mieli terminie. I może coś, co można powiedzieć, bo tutaj też pan starosta wspomniał, na temat pozyskania środków w ramach kredytowania. Czy to jest faktycznie ta kwota, o której kiedyś żeśmy mówili, na 25 lat, jaka to jest kwota. Coś więcej, żebyśmy wiedzieli. Ja po prostu nie pytam dlatego, że, bo to nie jest istotne, czy dyrektorem w tej chwili będzie pan dyrektor Kobielski, starostą pan Kozioł, tylko tutaj chodzi o szpital. To jest 1000 osób zatrudnienia i to jest inwestycja, której nie mieliśmy. A też jak pan starosta wspomniał, powołuje się często na starostę,
No zadłużenie mamy takie, jakie mamy. Czy podołamy? To chodzi tylko o troskę, żebyśmy sobie stwierdzili kiedyś, że sprawy szpitala żeśmy przespali, tak jak było powiedziane, a jest to inwestycja naprawdę i sztandarowa, i budząca wiele obaw. Ja chciałbym trochę szerzej spojrzeć na ten punkt, że, który dzisiaj omawiamy, korzystając z tej okazji, że tu jest pan dyrektor szpitala, pewno jeszcze wzmocniony pracowników, czy pracownika także bardzo dobrze, bo nie zawsze jest okazja. Myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, że ten temat, który omawiamy, nie ten punkt dotyczący pozyskania środków unijnych, bo jest to oczywiste, że należy jak najbardziej wszystkie środki zewnętrzne, które są możliwe do wzięcia, to brać, a nawet powiem więcej. Jeżeli ktoś by z tych środków nie korzystał, byśmy o tym się dowiedzieli, to należałoby również naganne wręcz stanowisko przedstawić. Natomiast mam takich kilka pytań natury ogólnej, może niektóre nawet retoryczne te pytania są. Ale jeżeli coś jest złego, to myślę, że pan dyrektor nieprawdziwego to odpowie. Ale myślę, że podstawowe środki, na podstawie z których funkcjonuje szpital, to są to środki pochodzące ze składek osób ubezpieczonych, które idą w części przez budżet państwa, część do na leki, które ma również szpital refundowane, też idą z budżetu państwa, część płacą oczywiście pacjenci. Ale ja tak historycznie, była kiedyś kasa chorych, jest obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia, być może, że niedługo będzie Polski Fundusz Zdrowia, może nazwa jest tu drugorzędna, choć dla rządzących w danym momencie na pewno istotna, gdyż oczywiste, co by to nie było, ta instytucja będzie się zajmować redystrybucją środków ze składek, czy to z ZUS-u i dopłat z budżetu państwa dla poszczególnych szpitali z kontraktów, które są zawierane. I tu koszty szpitala oczywiście są płace personelu, które oczywiście w tych kontraktach na te płace są środki przeznaczane, czy trzeba w tych kontraktach je w jakiś sposób wykazać. Ale czy rozbudowa tego szpitala, mam tu takie właśnie pytanie, spowoduje, że w sposób znaczący wzrosną te środki, zadania szpitala i w tych kontraktach? Ja rozumiem, ja nie jestem przeciwny co do uzyskania tego poziomu, nie wiem czy ja to dobrze użyję określenia, referencyjnego tego szpitala, żebyśmy mogli być czy w sieci, czy no, poziomem adekwatnym do potrzeb mieszkańców powiatu, ale czy my nie robimy tego na wyrost, nie tylko taka interesuje sprawa. Tak jak tutaj mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie oczywiście dokumentu, który zarząd przedstawił na koniec 2017 roku, będzie zadłużenie powiatu 43 miliony 700 tysięcy. Budowa szpitala, oczywiście nie mamy jeszcze kosztorysu inwestorskiego z tego, co z tych dokumentów, które ja tam do mnie docierają, ale to jest 35 milionów złotych. I moje pytanie jest, czy my wiemy w ogóle, bo wiadomo, że jesteśmy na etapie teraz, ja nie chcę używać tu, jak najbardziej chcę dalej zabarwień politycznej tej wypowiedzi, ale jesteśmy na etapie dynamicznych zmian realizacji zadań czy obowiązków budżetu państwa względem obywateli. Do mnie doszły informacje, na przykład też wielokrotnie, że jest przygotowywana głęboka reforma służby zdrowia i praktycznie wszystkie szpitale będą finansowane poprzez budżet państwa. Ja mówię, można użyć to do tego jakiejś tam struktury, czyli przez budżet państwa. Czy my coś wiemy więcej na ten temat, bo o co mi chodzi? Być może, że my weźmiemy na siebie znaczące zobowiązania dotyczące zbudowy tego szpitala. Ja nie kwestionuję, że on nie jest, że nie jest potrzebny. Ja mam obawy czy wątpliwości, mam nadzieję, że
one zostaną rozwiane, żebyśmy nie przeinwestowali. Ja tu już mówiłem i zresztą wszyscy się zgodzimy, że nawet najbogatsze państwo na świecie, nie wiem, Szwajcaria, Stany Zjednoczone czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, mają za mało pieniędzy na służbę zdrowia w stosunku do oczekiwań mieszkańców, gdyż wiadomo, że oczekiwania czy potrzeby w miarę rozwoju, dobrobytu, cywilizacji wzrastają. Myślę, że się z tym zgodzimy. I mam takie pytanie, czy wątpliwość taką merytoryczną. Czy, żeby nie była taka sytuacja, że za jakiś czas my tutaj radni, powiat łukowski, będzie miał taki wpływ na funkcjonowanie tego powiatu, użyję porównania, jak meteorolodzy na pogodę, a zostaniemy z kredytami, bo prawdopodobnie zobowiązań, było wiele oddłużeń szpitala, myślę, że się wszyscy z tym zgodzą i niestety te oddłużenia zawsze w jakimś stopniu spoczywają na samorządzie, inaczej na organie prowadzącym. Oczywiście przede wszystkim są restrukturyzacje, dogadywanie się z wierzycielami, układami. I naprawdę interesująco pan mówi, bo nie, bo to naprawdę są ciekawe sprawy, tylko może byśmy wykorzystali obecność panu dyrektorów, jakieś konkretne problemy, które związane są z inwestycją, ale o przyszłość, to o czym pan mówi, to też jest ważne. Czy to, co ja poruszam, to jest science fiction? Jest ja z tego, co myślę, właśnie nie jest potrzebna ta odpowiedź po to, żeby na kolejne materiały, które do nas będą spływać na temat budowy szpitala, żebym ja mógł czytać ze zrozumieniem. Myślę, że to naprawdę jest istotne, żeby nie pozostać, nie przeinwestować. Ale myślę, że jest to ważniejszy problem, jak dyskusja nieraz, ja też wiem, że jest bardzo ważna dla konkretnych osób, jak wycięcie krzewów, które gdzieś tam zasłaniają znak drogowy, czy nie zasłaniają, ale w odczuciu kogoś tam zasłaniają. Ja nie chcę przedłużać, myślę, że nikt mnie nie posądzi o złą wolę, ale ja to wypowiadam się tak jak zresztą każdy o troskę związaną akurat ze służbą zdrowia, która w hierarchii potrzeb jest bardzo wysoka, zaraz po zaspokojeniu potrzeb głodu. Także dziękuję bardzo. Wieść gminna niesie, że złożone zostały dokumenty do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, na rozbudowę szpitala. I w związku z tym mam pytanie, czy ten projekt, który został opracowany, to jest tylko wyłącznie projekt budowlany, czy jest to projekt przetargowy już, czy może projekt wykonawczy? Jak słuchałem swego przedmówcy, nie Adama Soćka, tylko od poprzekonu Andrzeja, bo się przymociłem, to panu przewodniczącemu chcę podziękować, że pan zauważył, że tu są dyrektorzy. Pan dyrektor wzmocniony zastępcą dyrektora, a nie wzmocniony pracownikami. I szanowni państwo, na temat konieczności rozbudowy szpitala żeśmy dyskutowali chyba z 10 lat temu. Określone rzeczy żeśmy przyjęli do realizacji, wymagamy od kierownictwa działań określonych, a nie będziemy się zastanawiać, czy przeinwestujemy, czy jakieś inne, bo dajemy zły sygnał na zewnątrz. Dla mnie jest to po prostu standard. Powiat łukowski wymaga szpitala w takim zakresie, w jakim chcemy go rozbudowywać. I tu na tej sali co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Inne rzeczy pozostawiam do oceny państwa radnych, każdemu jednemu. Dziękuję. Dziękuję. Kto chciałby jeszcze zadać pytanie? Jeśli można, to ja sobie pozwolę udzielić głosu. Na poprzedniej sesji troszeczkę nieprecyzyjnie zapytałem, ale w tej chwili ponawiam pytanie, czy nadwyżka z działalności finansowej szpitala wystarczy na obsługę zadłużenia, czy długu, który zostanie zaciągnięty. I chodziłoby mi o to, żeby mieć wiedzę, jaka ta nadwyżka była w roku 2014, 2015 i 2016. Dziękuję bardzo. Kto chciałby z państwa jeszcze zapytać? Jeśli w tej chwili nie ma żadnych pytań, może poproszę panów dyrektorów o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Pisałem sobie do Państwa pytania i postaram się udzielić odpowiedzi po kolei, tak jak były zadawane. Czy szpital łukowski będzie się redukował do 4 szpitali w kontekście sieci szpitali? Nie, nie będzie się redukował, przeciwnie, będzie się rozwijał, ale o tym na razie nie chcę mówić. Kredytowanie, finansowanie szpitala. Jesteśmy w trakcie przygotowywania jak gdyby takiego termszitu z bankami, który wyłoni bank, który będzie jak gdyby udzielił nam tego kredytu, który będziemy spłacać 20 lat. Doradcą jest osoba, która przez 10 lat, osoba z butiku, która przez 10 lat zrobiła wnioski na 7 miliardów euro. Personel na razie nie mogę podawać. Oczywiście panu staroście przekażę tę informację, bo to jest na razie informacja taka, gdzie przy pieniądzach i na tle różnych banków ta informacja nie jest na tym etapie do publicznej wiadomości, gdyż jak gdyby to są sprawy przedsiębiorstwa objęte tajemnicą. Środki zewnętrzne. Pewne środki zewnętrzne już są jak gdyby zagwarantowane w kontekście megaprojektu. Oś 13.1 zdrowie. Tutaj pan starosta jeździł ze mną na te spotkania, gdzie to 80 milionów na szpitale powiatowe, dla naszego szpitala około 9 milionów przypada na sprzęt i wyposażenie, ale również inne działania dotyczące współpracy transgranicznej i tutaj mamy na myśli z Ukrainą, jak również pozyskiwanie na te osie, które teraz mają się pokazać w Urzędzie Marszałkowskim, ale i nie tylko, też pilotujemy tego tematu. Pan Leszek Świętochowski, rozbudowa spowoduje wzrost kontraktów. Tak, panie radny, gdyż na każdym piętrze są działania, które, czy będzie to NFZ, czy będzie to pod nadzorem wojewody, te działania typu ostrego są sercem każdego szpitala. Tak jak poszerzony pojąg i blok operacyjny, na którym więcej operacji będzie można zrobić, tak jak położnictwo, które jest nielimitowane, i noworodki, piętro niżej, trzecie, drugie, kardiologia, wszystko co z kardiologią jak gdyby jest priorytetem i innowacyjnością, która jest nielimitowana, i to najniższe piętro, udary, neurologia. Wszystkie działania są działaniami nielimitowanymi. Na tak dużym obszarze, jak jest powiat łukowski, ponad 100 tysięcy mieszkańców, to tak naprawdę w Polsce szpital powinien zaspokajać potrzeby 100-150 tysięcy mieszkańców. Wszystkie szpitale na powiatach 60, 50, 40 tysięcy powinny być zamknięte, że one nie spełniają żadnych standardów. To odnośnie kontraktowania. I śnimy się jak gdyby w strategii budowania miejsc pielęgnacyjno-opiekuńczych, przewlekle chorych, gdyż inne kliniki z okolicznych wiosek się tym mają zajmować, budując swoje kliniki na 80 łóżek czy 90, to jak gdyby im zostawiamy. One w pewnym sensie naruszają interesy szpitala, robiąc psychogeriatrię. Budżet państwa finansuje zdrowie publiczne. Po tych zmianach zrozumiałem, jakie będzie finansowanie szpitala, jeśli chodzi o finanse publiczne. 90% środków, a niektórzy mówią teraz 95%, ma przejść do publicznej służby zdrowia, a tylko część z tych środków, 5-10%, na niepubliczne. W ten sposób firmy, które
obsługują prywatnie. W dużej części kraju pogotowie ratownictwo medyczne już praktycznie zostały wyeliminowane z rynku. Mam tu na myśli firmę Falk. Mam nadzieję, że działania publicznej służby zdrowia, które na przejściu przez wojewodę, wyeliminują takie działania prywatnej służby zdrowia na bazie podmiotów podstawowej opieki specjalistycznej, gdzie specjalistyka kompletnie zostanie wyeliminowana, a zajmą się pacjentem pierwszego kontaktu, ludźmi przewlekle chorymi, a nie udawać pseudospecjalistykę. Jakie są oczekiwania, rozumiem, pacjentów, mieszkańców powiatu łukowskiego? To pytanie też pan Leszek Świętochowski z Ułożu. Panie radny, w 1961 roku został oddany ten szpital. I tak jak na oddziale wewnętrznym jest jedna toaleta dla kobiet, jedna dla mężczyzn, dla ponad 60 pacjentów, tak w 55 latach jest jedna toaleta na męskim, jedna na żeńskim. W tym czasie w powiecie łukowskim powstały piękne domy. Wszyscy jeżdżą pięknymi samochodami. A gdy przyjdą do szpitala, w 1961 roku, to ta toaleta była na pewno czymś, co wielu mieszkańców w domach nie miało. Teraz mają domy, kilka samochodów, piękne łazienki, a w szpitalu mają warunki 1961 roku. I tutaj oczekiwania mieszkańców są takie, że gdy te kilkadziesiąt, około 80 par łóżek przejdzie do nowego skrzydła szpitala, i ktokolwiek będzie przyjaciół, następcy, będą mieli tutaj lżej, będzie po 4 pacjentów na salę, to pionami zrobi się na tych salach nazwy sanitarne, a nie jedna toaleta na męskim, jedna na żeńskim odcinku. Już tylko mówię o tym oddziale, bo tak jest od góry do dołu. Na pewno pacjenci tego oczekują, bo nierealizowanie tej rozbudowy spowoduje, bo o tym dostosowaniu się nie mówi, co spowoduje. Spowoduje, skoro się tak na te przepisy powołujemy, likwidację 80 łóżek w starym szpitalu, tak? Czyli zamiast 320 łóżek, zlikwidowanych zostanie 80, tak? To zostanie tyle łóżek, mniej łóżek zostanie w szpitalu somatycznym niż w Radzeniu w powiecie 60-tysięcznym, na powiat 110 tysięcy. Więc tu żeśmy rozmawiali rok temu na ten temat, w którym kierunku pójść. I tak naprawdę, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne, usługi, rozwój tego szpitala, szczególnie w działaniu ostrym, no nie bardzo było jakie wyjście. Jest to trudne, ambitne zadanie w kontekście strategii, ale no, po 55 latach musimy zmienić filozofię i również w gorszych warunkach nasi pacjenci muszą być leczeni. Też było mówione, że szpitale były ciągle oddłużane i tak dalej, to prawda. Ale nasz łukowski szpital nigdy nie był oddłużany. A w tej dyrekcji jako zastępca byłem przez prawie 14 lat. Teraz zarządzam tym szpitalem i zawsze działania wszystkich dyrektorów były nakierowane, żeby nie zadłużać tego szpitala. Chociaż wtedy może gdyby się zrobiło duże inwestycje, bo oddłużyli, to może wtedy trzeba tak było robić. Ale uczciwość nie nakazywała, żeby coś takiego robić. O projekcie, o którym teraz już będę mówił pana Soczki, o projekt, złożenie i to wszystko będzie odpowiadał dyrektor Bożu. Jeszcze pan przewodniczący pytał się, czy nasz nadwyżki wystarczą na spłatę zaciągniętego kredytu. Kiedy ja w tamtym roku przyszedłem do szpitala, wygrałem konkurs, to przed moim przyjściem
zaciągnięty był kredyt obrotowy 4 miliony, żeby zapewnić ciągłość wypłat. Jeszcze w tym momencie nie będę Państwu mówił, ale będzie Rada Społeczna, bilans badany przez biegłego rewidenta. Na pewno Państwa poinformujemy. Natomiast mimo poniesionych kosztów zwolnień 86 pracowników, odmowy restrukturyzacji, pewnych premiowań, które jakby dla połowy pracowników, wynik finansowy jest bardzo dobry. I o spłatę powiem inaczej. Pan starosta pamięta, był kredyt zaciągnięty, nie wiem, 8 czy 10 milionów na dostosowanie zakaźnego, wtedy kiedy mówiło się dużo o HIV i AIDS i bardzo dużą inwestycję pociągnął ZOZ i jakby proporcjonalnie to była kwota podobna, o której my mówimy i szpital sobie poradził i nigdy nie narzekał, że musi spłacać ten kredyt. Dzisiaj mówimy o większej kwocie rozciągniętej w dłuższym czasie i też tutaj nie mam obaw, jeśli chodzi o spłatę tego zadłużenia w okresie długoterminowym, rozłożonym w czasie. Najpierw może powiem tak, to z racji tego, że chciałbym, żeby jak najbardziej Państwu naświetlić i odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie Państwo macie odnośnie inwestycji, odnośnie naszego szpitala, więc pozwoliłem sobie tutaj skorzystać z tej mównicy. Spektrum pytań, jakie Państwo tutaj zadali, jest dość szerokie i obszerne na różne tematy. Ja postaram się opowiedzieć o tym, jakie są działania następujące po kolei, jakie następują w szpitalu odnośnie inwestycji, odnośnie dostosowania i ewentualnie, bo nawet nie zapamiętałem wszystkich, nie zdążyłem zapisać tych pytań i ewentualnie na dodatkowe pytania będę na każde pytanie indywidualnie gotów dla Państwa udzielić oczywiście odpowiedzi w miarę możliwości, dlatego że przychodząc na tą sesję, nie spodziewałem się, że będzie tak szeroki zakres pytań poruszany dzisiaj, aczkolwiek postaram się na wszystkie pytania Państwa odpowiedzieć. Chcę powiedzieć tak, jak już wiemy, nasza inwestycja, mówię o tej inwestycji o dobudowie szpitala, jest dość szerokim i obszernym zadaniem. Ona obejmuje samej dokumentacji projektowej około 45 różnych projektów. Ja Państwu w tej chwili mógłbym przeczytać po kolei, jakie to są projekty. Są to projekty odnośnie nowego budynku, odnośnie zagospodarowania terenu, odnośnie budowy stacji trafo, odnośnie infrastruktury i rozdzielnicy głównej w starym budynku, odnośnie lądowiska, odnośnie technologii medycznej, odnośnie wyposażenia, niskich prądów, systemów dostępu, systemów pożarowych i wszystko, co się wiąże z tą dość ambitną, przyznam szczerze, inwestycją i tak jak pan dyrektor wcześniej powiedział, bardzo potrzebną dla naszego powiatu. Funkcje, o których też wspomniał wcześniej pan dyrektor, są dostosowane i są jak gdyby rozszerzane do tych funkcji, które już w naszym szpitalu funkcjonują. Poszczególne kondygnacje nawiązują do tych kondygnacji, które działają w naszym szpitalu. Kolejno, tak jak pan dyrektor wyliczał od samej góry, blok operacyjny czy OIO, który był czterołóżkowy, teraz będzie ośmiołóżkowy. Te wszystkie poszczególne kondygnacje nawiązują do już istniejącego budynku. Także my tutaj jak gdyby nie idziemy w inwestycję, która w jakiś sposób będzie sprawiała trudności w pozyskaniu czy kontraktów, czy finansowania, tylko rozszerzamy przede wszystkim naszą działalność.
Nie bez kozyry pan dyrektor wspomniał o kardiologii. Ostatnio byłem na spotkaniu z panem ministrem u pana wojewody, gdzie kardiologię rozszerzamy o pracownię hemodynamiki. Jest to jeden z priorytetów, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i jedna z największych potrzeb, jaka jest w naszym województwie, czyli zgony z powodu problemów serca są największym procentem w naszym województwie. I my wychodzimy naprzeciw tym problemom, poszerzając chociażby inwestycje o pracownię hemodynamiki. Zakres prac i wszystkie związane działania z tą inwestycją. Mamy opracowany harmonogram rzeczowy dla potrzeb tej inwestycji i jej przygotowania. Te przygotowania idą w normalnym trybie, w normalnie założonych terminach. I chcę powiedzieć, że w tym momencie największą częścią tych przygotowań to jest przygotowanie dokumentacji projektowej. I to się, te wszystkie projekty, które wyliczałem, zawierają się w jednym słowie, dokumentacja projektowa. Natomiast dokumentacja projektowa, proszę Państwa, która jest, podpisana jest umowa 23 września ze studiem projektowym z Katowic. Dokumentacja projektowa cały czas na bieżąco jest tworzona i dopracowywana i z tym się wiąże ogromna ilość narad, różnych uzgodnień w poszczególnych branżach, w poszczególnych sieciach. Ile spotkań z branżystami, ile spotkań różnych pracowników i tutaj prace trwają normalnie i są niezagrożone. Harmonogram przewiduje, że w pierwszym kwartale roku 2017 te prace zostaną ukończone i one nie są w żaden sposób zagrożone. Wieść gminna dobrze niesie. Chciałbym, żebyśmy, to jest taka moja prośba, pozwolę sobie na taką może nawet uszczypliwość, abyśmy się z pewną atencją wypowiadali o swoich działaniach. Dla nas jest to bardzo poważne zadanie i poważna praca. Na pewno nie będziemy dawać ogłoszeń w prasie, że została jakaś dokumentacja już ukończona albo zaczęta. Więc wieść gminna niesie dobrze, że projekt budowlany został ukończony i wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę został złożony do Wydziału Architektury o pozwolenie na budowę. Także ta część dokumentacji jak najbardziej została ukończona. Z tego co wiem, to Wydział Architektury ma pewne uwagi, które kieruje w tej chwili do Biura Architektonicznego. Zresztą my jako szpital, jako inwestor mamy też bardzo wiele uwag ze strony naszego zespołu inspektorów do tej dokumentacji i te uwagi są kierowane do Biura Architektonicznego i na bieżąco albo będą zmiany, lub ewentualnie będzie te zmiany uwzględniał projekt wykonawczy, który jest w tej chwili tworzony wraz z dokumentacją kosztorysową i przedmiarową, która to posłuży nam do przeprowadzenia przetargu. Tych uwag również my jako inwestor ileś mamy do tego projektu, dlatego że bardzo nam zależy, abyśmy dokumentację projektową otrzymali taką, jakie chcemy mieć funkcje. Nie chcemy być zdziwieni na etapie wykonawstwa, że nagle oto wchodzimy z dyrektorem na budowę i otrzymujemy, patrzymy co wykonawca robi i dowiadujemy się, że może coś nam projektant zaprojektował, o czym my nie mieliśmy wcześniej, o czym nie mieliśmy wiedzy lub przeoczyliśmy. Więc po to mamy zespół, po to mamy uwagi, po to są narady, po to jest bieżąca praca, aby te wszystkie, nie powiem błędy, bo to nie są błędy, to, że, aby te wszystkie nasze
uwzględnić wszystkie nasze potrzeby odnośnie funkcji, abyśmy w tym budynku nie przeinwestowali w sensie w różne urządzenia czy w różne instalacje, które nie do końca w przyszłości na etapie szpitala powiatowego mogłyby być wykorzystane, a które nie ukrywam, że biuro architektoniczne, jak każdy architekt współpracujący z różnymi firmami, próbuje nam do dokumentacji włożyć, ale to są normalne zasady współpracy i my to próbujemy wykluczyć, tak jak mówię, żebyśmy na etapie wykonawstwa nie byli zdziwieni. Spróbuję się odnieść jeszcze teraz do kwestii etapowania. Sam wniosek o pozwolenie na budowę jest złożony z prośbą o wydanie decyzji dwuetapowej. Jedna decyzja to jest sama budowa, wykończenie i urządzenie terenu i stacji trafo, a druga część pozwolenia to jest lądowisko. W ten sposób zetapowane będzie samo pozwolenie na budowę. Natomiast sama budowa będzie zetapowana w troszeczkę inny sposób i to jest sposób dopuszczalny, zaznaczam, przez prawo, gdzie nie musi to być zetapowane już w samej decyzji pozwolenia na budowę. A mianowicie, kosztorysy i przedmiary będą tak sporządzone, abyśmy mogli w momencie decyzji, że ogłaszamy przetarg, wyjąć pewną część, mam na myśli tutaj pracownię rezonansu magnetycznego, mam na myśli pracownię hemodynamiki, są to pracownie, wcześniej już Państwu mówiłem na poprzedniej sesji, które stanowią i jedna, i druga około 60 metrów rezonans magnetyczny i około 60 metrów pracownia hemodynamiki. Są to oprócz bloku operacyjnego dwie największe pracownie, dwie najbardziej kosztogenne w tej inwestycji. Mówiąc, a najłatwiejsze do wykonania poprzez przeprowadzenie po wybudowaniu budynku, poprzez przeprowadzenie oddzielnej procedury przetargowej. Robimy to ze względu właśnie bezpieczeństwa, ze względu bezpieczeństwa finansowego, bo tak naprawdę, aby znać pełne koszty naszej inwestycji, to rozstrzygnięte to zostanie na etapie przetargu. My na tą chwilę jako szpital, jako inwestor dysponujemy tylko jednym dokumentem, bardzo ważnym, ale jednym, do bardzo szerokiego, czterotomowego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, w którym mieszczą się wskaźnikowe koszty inwestycji. Jest to zrobione poprzez to samo biuro architektoniczne, które wykonuje projekt. Te wskaźnikowe koszty inwestycji mówią o 35 milionach. Rozmowy z biurem architektonicznym jak najbardziej są prowadzone w taki sposób, abyśmy mieli budynek i zaprojektowany, i wykończony takimi materiałami i w taki sposób, aby było nas stać na 35 milionów. Takie są założenia. I to nie może być tak, że dostaniemy kosztorysy na 70 milionów. Jak ja na przykład rozmawiałem z różnymi panami tutaj, są czasami takie sugestie, że nie wiadomo, jak kosztorys będzie. Kosztorys będzie w podobnej kwocie. I teraz tak, jeżeli z tej inwestycji wyjmiemy chociażby dwie pracownie, o których mówię, rezonans i pracownię hemodynamiki, to nam, jeżeli będzie taka potrzeba, to nam pozwoli obniżyć kwotę startową do przetargu. Bo my na etapie przetargu, w momencie otwierania ofert, oczywiście jako inwestor, po pierwsze musimy mieć zabezpieczone środki na koncie, po drugie musimy podać, jaką kwotę przeznaczamy na inwestycje. I to zrobimy, i to wiemy, że tak to ma wyglądać. Także są to takie dwa bufory, ewentualnie widzimy jeszcze trzeci bufor, bo mamy blok operacyjny czterosalowy,
Dzisiaj korzystamy w naszym szpitalu z dwóch sal operacyjnych, więc jeszcze jest taka możliwość, że gdybyśmy widzieli zagrożenie finansowe, które mogłoby coś w jakiśkolwiek sposób zachwiać nasze finanse w szpitalu, wyjmiemy jeszcze dwie pracownie, czyli dwie pracownie z bloku operacyjnego. Zostaną tylko dwie i szpital będzie tak, i szpital bez problemu na pełnych obrotach będzie mógł funkcjonować. Nic tutaj nie ma żadnego zagrożenia z tej strony. Także jest to w sposób przemyślany i rozsądny robione i realizowane. Było chyba takie pytanie odnośnie przetargu, kiedy przetarg. Przetarg odnośnie, tak jak mamy ten harmonogram realizacji inwestycji, jest przewidziany w drugim kwartale 2017 roku. Szczerze mówiąc, to myślałem, że uda mi się go w marcu ogłosić. Być może, że będzie trudno. No trudno mi tutaj, panowie, przy tej inwestycji mówić o dokładnych datach. Może się uda, może być trudno, dlatego że ostatecznie kosztorysy i dokumentację wykonawczą otrzymamy od biura projektowego najprawdopodobniej w marcu. Są pewne poślizgi, są pewne takie przewidziane poślizgi, że tak powiem, w tej pracy, gdzie normalnie jak gdyby zakładamy. To jest normalna praca. Budowa to jest organizm żywy, gdzie i my wprowadzamy pewne zmiany w tym projekcie. Ja o tych zmianach na poprzedniej sesji panu mówiłem. Także przetarg przewidujemy w drugim kwartale 2017 roku. Ile on potrwa? Być może 3 miesiące nam się uda, tak byśmy chcieli. Już nasz zespół, który jest powołany do oceny dokumentacji, również pracuje nad kryteriami i specyfikacją do przetargu. To też robimy. Poszczególni branżyści jak gdyby tworzą swoje tak zwany wkład do tego przetargu odnośnie tej strony takiej stricte budowlanej i to jest przygotowywane. Były rozmowy, już takie wspólne spotkania były z działem zamówień publicznych, z naszymi prawnikami, z panią Sperudową i z panią Łączek i ten przetarg już też jest w jakiś sposób przygotowywany. To nie jest tak, że my czekamy na dokumentację, a później będziemy przygotowywać przetarg. Także tutaj też panów uspokajam, robimy to tak, żebyśmy w trzecim kwartale 2017 roku ogłosili przetarg. I to na początku tego kwartału, tak jak powiedziałem. Zabezpieczeniem finansowym inwestycji są środki własne, jest kredyt w kwocie 25 milionów i pieniążki pozyskane z funduszy unijnych. Jeden to jest ten megaprojekt, o którym wspominał pan dyrektor i to jest kwota około 8-800 milionów. Drugi to jest projekt transgraniczny, który jest złożony, o który wystąpiliśmy. I trzeci projekt, który teraz składamy, nad którym państwo podejmowaliście uchwałę do Ministerstwa Zdrowia teraz 31 stycznia tego roku został złożony. Jest to z działania na budowę lądowisk i wyposażenie SOR-ów. My złożyliśmy wniosek na kwotę 5 900 000 brutto. I teraz tak. Najważniejszą rzeczą, jak gdyby trzonem, jest kredyt i środki własne. Reszta jest wiadomo, że nie wiadomo. Więc jeżeli będziemy mieli taką wiedzę, chociażby tutaj na dofinansowanie na SOR, będziemy wiedzę mieli już w czerwcu, będę miał informację, czy ten wniosek pozytywnie został rozpatrzony, czy nie. Więc jeżeli będziemy widzieli, że są zagrożenia, to wtedy wyjmiemy te poszczególne, jak gdyby z tej układanki, te klocki. Ja chcę tylko podkreślić, że cała inwestycja to jest 5772 metry kwadratowe powierzchni użytkowej. To, co wyjmiemy, to wyjmiemy, gdybyśmy dwie pozycje wyjęli, czyli rezonans magnetyczny i
i hemodynamikę. Pracownię hemodynamiki to jest około 130 metrów kwadratowych, 120-130, w tej chwili nie pamiętam, nie chciałbym jak gdyby odpowiadać. Gdybyśmy jeszcze dwie pracownie bloku wyjęli, no to jest następne, tam jedna sala operacyjna ma około 70 metrów kwadratowych. Ja próbuję dla Państwa uchwycić jak gdyby skalę wielkości. Bez rezonansu magnetycznego w tej chwili funkcjonuje, bo ktoś zapyta, no to po co to budujecie, skoro tego nie będzie, czy tego nie będzie. Bez rezonansu magnetycznego szpital w tej chwili funkcjonuje i mógłby funkcjonować, ale to nie o to chodzi, musimy iść do przodu. Więc zostawiamy sobie furtkę przy tej nowej inwestycji, że on będzie. Oddzielne postępowanie, tak jak powiedziałem. Bez pracowni hemodynamiki dzisiaj mamy kardiologię i funkcjonujemy. Jest oddział kardiologii i podstawowe te funkcje, ja się nie znam na medycynie akurat, ale są spełniane. I pracownia hemodynamiki jest jak gdyby pewnym dodatkiem. O pracownię hemodynamiki staramy się w tym wniosku transgranicznym. I dalej blok operacyjny, mamy 4 sale operacyjne, a dzisiaj pracujemy, bodajże nie chciałbym tutaj spamać, ale 3 mamy. Także na 2 też damy radę. Na początek, ja mówię o pewnym takim scenariuszu, który może się zarysować i powiemy, panowie, nie bierzemy kredytu, ale więcej, czy nie dobieramy pieniędzy, nie kładziemy szpitala na opadki finansowo, a jednocześnie realizujemy kontrakty, a wręcz przeciwnie, powiększamy je. Dlatego, że jeśli chodzi o piętro, gdzie jest trakt operacyjny, trakt porodowy i sama porodówka, tu jak najbardziej dążymy do wszelkiego, do wszelkiej poprawy tych standardów, tego wszystkiego, dlatego że obserwujemy, co się dookoła nas dzieje i wiemy doskonale, że liczba porodów, która się dzieje w naszym szpitalu, jest coraz większa. Nie wiem, być może, że to 500+ spowodowało. Myślę, że dla nas interesujący bardziej byłby montaż finansowy, bo nie tylko nowa część, ale również modernizacja starej części to są jakieś ogromne pieniądze i my, prawda, jako radni jesteśmy zainteresowani tym, jak sobie z tym poradzimy i czy sobie poradzimy. Sprawa, że potrzebny jest inspektor czy branżyści, my to wszystko wiemy, nie? Tutaj myślę, że nie ma laików. Natomiast sprawy finansowe, nawet od dyrektora Kowielskiego dzisiaj nie mogliśmy się dowiedzieć nazwy banku. Ja nie rozumiem, dlaczego bank swoją nazwę utaił, czyż bank jest instytucją, która promuje się i cieszy poprzez nazwę, że zdobywa nowy klient. A my nie możemy się dowiedzieć nazwy banku, bo jest jakaś tajemnica. Więc w tych sprawach finansowych naprawdę ciągle jesteśmy we mgle, że tak powiem. I to nas, przynajmniej mnie, jeśli mam mówić za siebie, to chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, bo inwestycja już jest na takich planach mocno zaawansowanych. Chcielibyśmy wiedzieć, czy tutaj nie ma dla nas jakichś rad. Może się, żeby się nie okazało tak, że my nie zlikwidujemy 70 łóżek, tak jak mówił dyrektor Kowielski, tylko że być może, że przez taką beztroskę zlikwidujemy wszystkie łóżka. Tego byśmy się bali, prawda? Dlatego o finansach byśmy z przyjemnością posłuchali. Jak sama nazwa wskazuje, mojego stanowiska w szpitalu, dyrektor spraw inwestycji i remontów. Mamy pewien podział z dyrektorem, gdzie montaż finansowy przede wszystkim jest w gestii dyrektora głównego, aczkolwiek postaram się, na ile moja wiedza tutaj sięga, odpowiedzieć na pana pytanie. Nawiążę może do tego, co pan dyrektor Kobielski wcześniej powiedział. Kredyt, który planujemy zaciągnięcie na tej nowej inwestycji, te 25 milionów na 20 lat, nie jest zagrożeniem dla funkcjonowania naszego szpitala. I dyrektor o tym mówił. Nie jest to większe obciążenie, niż było obciążenie kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, 9 bodajże milionowym kredytem na oddział zakaźny. Podobna skala jak gdyby spłat rat i podobne obciążenie finansowe. Jako szpital przy budżecie w tej chwili 76 milionów rocznie jesteśmy w stanie taki kredyt udźwignąć. Co do nazwy banku.
jest osoba zatrudniona przez pana dyrektora, pracująca w naszym imieniu, osoba od spraw finansowych, która rozmawia z różnymi bankami. No ja nie rozumiem tego, że rozmawiamy z bankami. No, nas obowiązuje przecież ustawa o zamówieniach publicznych. To jest zamówienie takie jak każde inne i to banki mają się dostosować do naszego zamówienia, na ile lat my chcemy ten kredyt wziąć. I to chyba coś tutaj, nie wiem, czy nie jest pomylone, bo jak to można rozmawiać? Ogłasza się przetarg, że na 25 lat chcemy wziąć kredyt w takiej kwocie i no, to tak jak wszystkich obowiązuje jedna sprawa. Druga rzecz, to dziwi mnie, że szpital projektuje trafo, ale trzeba negocjować, żeby to zakład energetyczny dostarczył nam energię, jaka jest nam potrzebna, bo to też jest czysty rynek. Przecież to będzie duży koszt, wybudowanie trafo na koszt szpitala, kiedy nam potrzebna jest tylko energia. Mało tego, na terenie szpitala jest już trafo, może trzeba je zmodernizować. Nam chodzi tylko o czystą energię, a nie trafo. Po co nam to trafo? Nam potrzebna jest usługa. Energia elektryczna. Też trzeba to uwzględnić, bo nie wiem, czy trzeba budować. Tak naciągają zakłady. Mówią, nie damy prądu. Jak to nie damy? Składamy zamówienie na ileś mega, no nie wiem, kilowatów, bo tutaj nie ma takich. To jest, ma być nowoczesny szpital, czyli tam nie będzie dużo tego prądu. Bo takie pomysły są, że projektant projektuje, że trzeba taką ogromną ilość tej energii, a w rezultacie obiekt jest nowoczesny. I wychodzi, że tylko 10% czy 15% z tego jest. Bo na raz wszystko nie pracuje. Także to są takie rzeczy, które wpływają na to. I tutaj trzeba szukać tych rozwiązań. Natomiast jeżeli chodzi już o... Jeszcze raz wracam do tego, no to naprawdę się trzeba zastanowić, bo obowiązuje wszystkich ustawa o zamówieniach publicznych. To są pieniądze publiczne. To nie działamy sobie, że sobie rozmawiamy z kimś po cichu i jak ktoś warunki daje. No, to jest chyba jakieś nieporozumienie. Cenię sobie, bo na pewno ma pan bardzo duże doświadczenie jako samorządowiec i zapewne mówi pan to z wielkim przekonaniem. Na ile moja wiedza mi to mówi, to ustawa zamówień publicznych zmodyfikowana teraz w lipcu poprzedniego roku, 2016 roku, dopuszcza i pozwala, jeśli chodzi o kredyt i o bank, wybrać bank najbezpieczniejszy. Stacja trafo, ta, która jest na terenie szpitala, nie jest nasza. No i tak mamy. No nie do końca. Chcemy mieć własną stację trafo po to, żeby zejść z jednego napięcia na inne napięcia. Nie chciałbym pomylić, bo to będą zupełnie inne koszty. I to jest robione tylko i wyłącznie ze względów oszczędnościowych, a nie dlatego, że mamy ambicje mieć nową stację trafo, pomimo że PGE ma u nas stację trafo. Wszystko, co robimy, robimy z troską, żeby dla mieszkańców i dla naszego szpitala było to bezpieczne finansowo. Ja mówię jeszcze taką rzecz i to już powtarzam po raz któryś. Państwo oczywiście, ja rozumiem, najbardziej widocznym elementem tej inwestycji będzie oczywiście, kiedy wjedzie sprzęt, kiedy zacznie się budowa i kiedy to będzie powstawało. Natomiast najważniejszym elementem, ja uważam, tej inwestycji to jest ten czas, teraz, czyli dokumentacja, tą, którą robimy, przygotowanie inwestycji, przygotowanie przetargu, wyłonienie wykonawcy. Jak ja będę miał jako dyrektor inwestycji wykonawcę na terenie budowy, to ja, proszę Państwa, będę śpiewał już Jezu w dobroci. Dlatego, że znaczy się, że pieniądze są na koncie, wykonawca wyłoniony, dokumentacja dobra, czekamy tylko na realizację. Panie dyrektorze, czuję się po obowiązku powiedzieć rzecz następującą. Otóż na tym świecie są dwie rzeczy pewne, jak wszyscy wiemy, śmierć i podatki. I my tylko w to wierzymy, szczerze mówiąc. Natomiast w pozostałych przypadkach stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. Ta zasada powoduje, że zadajemy pytania czasami może jakieś trochę takie drażliwe, ale proszę tego nie traktować jako niechęć do jakiejś inwestycji, niechęć do szpitala, absolutnie nic z tych rzeczy. Tu już moi przedmówcy mówili. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby ten szpital został rozbudowany, zmodernizowany. I tym mam pytanie, ile ten projekt generalny będzie kosztował, bo na pewno projekt techniczny już musiał być zlecony, wykonawca też musiał być zgodnie z prawem zamówień publicznym wybrany, jak również ci eksperci, gdyż
Niedobrze by było, jakby ekspertów od spraw technicznych, finansowych, medycznych potwierdzali eksperci zewnętrzni. Ja wiem, że jest to bardzo złożony projekt, ale żeby zachowywać umiar, gdyż w ostatecznym etapie i tak dyrektor główny, niezależnie ile będzie miał doradców, odpowiada przed prawem zamówień publicznych, nie kto inny. Czyli temat, to pytanie, ile ci eksperci i ci projektanci dotychczas i ile jeszcze. I tutaj apeluję o umiar. Także dziękuję bardzo. Dokumentacja projektowa, bo o ile rozumiem, panie radny, o dokumentację projektową jako całość pan mnie pyta, czyli projekt budowlany, kosztorysy, przedmiary i dokumentacja wykonawcza, czyli gotowe dokumenty jak gdyby do przetargu, to jest koszt, nie chcę skłamać, ale coś około 800 tysięcy złotych, bo dokładnej kwoty nie pamiętam. Było postępowanie przetargowe, rozeznanie było takie na rynku, że nawet była firma, która chciała to robić za 1 600 000 złotych na przykład. To tak jak gdyby ku woli tego. Co do ekspertów, każdy z nich ma inną kwotę. Jak ja teraz powiem, każdy z nich był osobno negocjowany, że tak powiem. I ktoś może się czuć jak gdyby niedowartościowany finansowo, kiedy dokładnie w tej chwili publicznie powiem, który ile z ekspertów, są to kwoty bardzo rozsądne, mieszczące się, inaczej powiem, mieszczące się w kwocie, ci eksperci, którzy są na umowę zlecenie, mieszczące się w kwocie 50 tysięcy złotych. Wysoka Rado, ja bym chciał wspomnieć jeszcze o jednej sprawie, bo chyba o tym nie mówiono. Byliśmy z panem dyrektorem na spotkaniu z wiceministrem zdrowia, akurat pochodzącym z Lublina. To spotkanie w głównej mierze dotyczyło oceny planowanych budów szpitali lub ich rozbudowy, także wyposażenia, a w szczególności kryteriów oceny programów, które przewidują dofinansowanie tych budów lub rozbudowy czy wyposażenia. Przewiduje się, że zadania uzgodnione czy zaopiniowane przez wojewodę będą wyżej oceniane. Gdy rozmawialiśmy z dyrektorem z Radzynia, i to on powiedział tak, że w żadnym programie, w żadnym wniosku, który będzie przygotowywał na środki zewnętrzne, nie umie położnictwa, bo rocznie w ich szpitalu rodzi się 140 dzieciaczków, a u nas 1000. Więc na pewno ich szpital nie uzyska pozytywnej opinii u wojewody. Więc można powiedzieć, że ta ujednolicona ocena w skali kraju jest między innymi po to, żeby niektóre usługi były zrejonizowane. I jeszcze jedna sprawa, kiedy jestem przy głosie. Jeżeli kondycja naszego szpitala, wielkość wykonywanych zadań, kontrakty, jakie będzie szpital przez kilkanaście najbliższych lat zawierał, będą przynajmniej na tym poziomie jak dzisiaj, to spłata tego kredytu nie napotka na problemy, na trudności. Między innymi chociażby dlatego, że tak jak powiedział pan dyrektor, już taką próbę szpital przeszedł, bo na całość kosztów związanych z modernizacją oddziału zakaźnego był to bardzo drogi remont z różnych przyczyn, z różnych powodów. Szpital kredyt zaciągał i nawet 2 lata przed terminem ten kredyt spłacił, wtedy gdy my mieliśmy problem z uchwalaniem budżetu. Ja bym proponował, żebyśmy sesję wcześniej zwoływali, bo proszę zobaczyć na tutaj salę obok. Proponuję 12 godzin tutaj najpóźniej i myślę, że państwo radni mnie poprą, chyba wszyscy, że... Proszę? 12 w dzień, południe, tak. Najpóźniej, bo to mamy, że tak powiem, już anomalia w tym momencie. Ja pozwolę sobie złożyć wniosek przeciwny do mojego przedmówcy, żeby sesję zaczynać tak jak dziś lub później lub o godzinie 9:00-10:00 rano.
bo dla mnie to jest rozbity cały dzień. Życie tak mnie spowodowało, że musiałem wyemigrować do Lublina. I mnie ta godzina pasuje, natomiast 12 czy 11 to jest najgorsza. Ani rano nic nie zrobię, ani po południu. Albo o godzinie 9, 10, albo tak jak dzisiaj. Bardzo mi pasuje. Wobec tego przejdę do realizacji punktu ostatniego porządku dzisiejszych obrad. Wobec wyczerpania porządku dzisiejszych obrad zamykam 22. sesję Rady Powiatu. Dziękuję za przybycie.